Spółka Termoplast jest obecna na rynku od 32 lat. Początkowo znani byliśmy przede wszystkim jako producent okien z tworzyw sztucznych. Okna są produktem sezonowym, w związku z czym, chcąc się rozwijać, musieliśmy szukać innych kierunków. I tak powołaliśmy do życia własny dział budowy narzędzi, po to, żeby w nim przygotowywać, budować narzędzia, na których później mogliśmy produkować profile. Poszerzaliśmy gamę profili, rozszerzaliśmy gałęzie przemysłu, do których możemy pójść i rozszerzaliśmy też portfolio materiałów wykorzystywanych do produkcji. Lata temu, kiedy usiedliśmy, żeby popracować nad naszą misją, wizją, a także wartościami, które dla nas są najważniejsze, wśród wartości oprócz etyki, orientacji na ludzi znalazł się rozwój i ciągłe doskonalenie. Jest to dla nas ważne, w związku z czym poszukujemy nowych rozwiązań, automatyzacji, tak zarządzania procesami, jak i samych procesów, automatyzacji samych procesów. Główną potrzebą inwestycji w proces automatyzacji przygotowania materiału była konieczność uwolnienia naszych zasobów ludzkich z prac ręcznych na rzecz robotyzacji. W Termoplaście przetwarzamy około 2000 ton granulatów, czyli około 80 tysięcy sztuk worków, gdzie każdy worek pracownik musiał otworzyć i zsypać z niego materiał do pojemników znajdujących się na linii produkcyjnej. Ten proces był nieefektywny i nieergonomiczny. Stacja depaletyzacji dała nam możliwość regulowania całego procesu przygotowywania tego materiału poprzez dostrajanie czasu cyklu do naszej bieżącej konsumpcji materiałów stosowanych do procesu ekstruzji. Naszym zdaniem cała ta inwestycja dała nam większą wydajność, poprawiła bezpieczeństwo pracy na danym stanowisku. Od roku 2014 jako firma Akars zajmujemy się dostarczaniem do przemysłu maszyn, w tym stanowisk zrobotyzowanych. Od 2018 roku jesteśmy oficjalnym partnerem systemowym firmy KUKA i w oparciu o te roboty i akcesoria budujemy swoje maszyny. Z biegiem lat wypracowaliśmy i wyspecjalizowaliśmy się w kilku obszarach automatyzacji, tworząc portfolio gotowych rozwiązań. Wśród nich znajdują się zrobotyzowane stanowiska paletyzacji, zrobotyzowana stacja obsługi maszyn CNC oraz zrobotyzowana stacja rozcinania worków, której egzemplarz uruchomiliśmy tutaj w fabryce Termoplast. Ten konkretny wariant charakteryzuje się małą powierzchnią instalacji, krótkim czasem dostawy oraz stosunkowo niskim kosztem inwestycji. Industrial intelligence.